Szanowni Państwo, lokomotywa, przy której stoję, jest symboliczna z wielu powodów. Stacja kolejowa Sosnowiec Główny, przy której lokomotywa stoi, powstała 24 sierpnia 1859 roku w ramach połączenia linii kolei warszawsko-wiedeńskiej i kolei górnośląskiej jako stacja graniczna, która z biegiem czasu dała początek miastu Sosnowiec. To tutaj rozgrywała się bitwa powstania styczniowego stoczona nocą z 6 na 7 lutego 1863 roku między polskimi oddziałami powstańców pułkownika Apolinarego Kurowskiego i rosyjskim posterunkiem na dworcu sosnowieckim po to, aby orzeł, ten właściwy orzeł w koronie, mógł wznieść się w locie do wolności. Się przed budynkiem Urzędu Miasta w Sosnowcu. Nazwa Sosnowiec pojawiła się pierwszy raz w roku 1727 w aktach parafii mysłowickiej i w 1736 roku na mapie wydanej w Norymberdze księstwa raciborskiego. Pomimo młodego wieku, jak na miasto, Sosnowiec ma bogatą historię i wiele cennych zabytków. Proszę mi wybaczyć, ale w tak krótkim filmie nie jestem w stanie przedstawić wszystkich perełek, z których składa się miasto Sosnowiec. Skupię się zatem na wybranych miejscach i wiem, że będę podlegał zarówno presji, jak również niespełnionych nadziei. Orzeł w koronie wzlatywał zatem długo przed tym, jak za sprawą dwugłowego orła miasto uzyskało prawa miejskie, a stało się to w dniu 26 czerwca 1902 roku. Z tego dnia pochodzi ukaz carski sygnowany numerem 10324, który według jego treści, zgodnie z najjaśniejszą wolą cara Mikołaja II, obwieszczał, że najjaśniejszy pan, zgodnie z opinią Rady Państwa 10 czerwca, rozkazać raczył między innymi, że miejscowość Sosnowice powiatu będzińskiego, guberni piotrowskiej, z przylegającymi do niej miejscowościami utworzonymi na ziemiach dworskich, przekształcić w nieuzyskujące praw powiatu miasto o nazwie Sosnowice. Ukaz jest szczegółowy, zawiera wszystkie zależności, do których miasto ma się stosować. Stanowi o magistracie, granicach, podatkach, a nawet o zarobkach urzędników magistratu. Ulica Żeromskiego, jedna z ważniejszych historycznie ulic w Sosnowcu. Sosnowiecka Szkoła Realna, ufundowana w 1894 roku przez Heinricha Dietla, pierwsza szkoła średnia w Sosnowcu. Działalność szkoły zainaugurowano 29 października 1894 roku w obecności przedstawiciela Imperium Rosyjskiego, pod którego zaborem znajdował się Sosnowiec i licznie zgromadzonych ludzi. Szkoła mieściła się w pogoni, początkowo w odpowiednio przystosowanym budynku fabrycznym. Dla jej uczniów Heinrich Dietl zorganizował w porozumieniu z dyrekcją kolei dojazd specjalnym pociągiem. Ciągły wzrost uczniów i rozwój szkoły pod względem programowym skłonił Heinricha Dietla do ufundowania okazałego gmachu na jej potrzeby. Został on wzniesiony pomiędzy 1895 a 1898 rokiem według projektu Antoniego Jasieńczyka Jabłońskiego w stylu neorenesansu północnego. Uroczyste otwarcie nowego budynku miało miejsce 3 grudnia 1898 roku. Szanowni Państwo, znajdujemy się w zabytkowej auli dawnej szkoły realnej. Wpisana do rejestru zabytków aula, w której przez lata świadectwa dojrzałości otrzymywali absolwenci 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu, znów jest ozdobą pięknego gmachu przy ulicy Żeromskiego, którego właścicielem obecnie jest holding Opal Maximum.
Z wielką radością możemy na powrót podziwiać odrestaurowane wnętrze od okien, począwszy poprzez misterne sztukaterie. Piękno, które mnie otacza, może zapierać dech. Kościół ewangelicko-augsburski. Dzieje ewangelicyzmu w Sosnowcu są ściśle powiązane z historią miasta i Zagłębia Dąbrowskiego. Do Sosnowca na skutek ówczesnej sytuacji polityczno-gospodarczej dotarł wielki przemysł oraz infrastruktura, kopalnie, huty, przędzalnie, instytucje finansowe i celne, banki, zabudowania fabrykantów i robotników, ale przede wszystkim dotarli ludzie, a wśród nich ewangelicy. Wiadomo, że ewangelicy na terenie ziem, zwanych później Zagłębiem, zamieszkiwali co najmniej od roku 1550. Zbudowany z inicjatywy Heinricha Dietla na bazie hali fabrycznej przędzalni czesankowej z 1880 roku, zaadaptowanej do potrzeb odprawiania nabożeństw w 1886 roku, następnie rozbudowanej według projektu Ignaca Greenfielda w 1888, którą podwyższono w latach 1909-1910. Budynek zyskał wtedy witraże autorstwa Richarda Schleina z Żytawy oraz niewielką wieżę z dzwonami i zegarem oraz ołtarz, obraz przedstawiający błogosławiącego Chrystusa. Ostatecznie budowla nabrała formę eklektyczną z elementami neobaroku. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Pałacu Dietla. Na wstępie chciałbym podziękować szanownym właścicielom za możliwość wejścia do tak zacnych wnętrz i stworzenia dla Państwa materiału. Jeden z najbardziej okazałych obiektów Sosnowca i Zagłębia, XIX-wieczny dawny Pałac Dietla, po kilkunastu latach konserwacji i remontu odzyskał swój blask, utracony w mroczny, powojennych latach. Henryk Dietel, pochodzący z saksońskiej rodziny przemysłowców, przybył na zaproszenie cara do Sosnowca w czasie zaboru rosyjskiego w czerwcu 1878 roku, gdzie na przekazanych terenach założył przędzalnię wełny czesankowej. Równocześnie z budową swoich zakładów rozpoczął budowę rodzinnego domu. Pierwsze plany budynku powstają w latach 80. XIX wieku. Ostateczny projekt powstał w 1887 roku i w rok później rozpoczęta została budowa pałacu.
rozważając o prawosławiu na terenie Sosnowca, trzeba mieć na uwadze pierwszą świątynię w granicy, kiedyś osobnej osady, obecnie dzielnicy Sosnowca Maczki. Cerkiew wybudowano z ofiar wiernych na przedłużeniu budynku komory celnej. Nie sposób też nie wspomnieć również o innej, nieistniejącej już cerkwi świętego Mikołaja Cudotwórcy. Z wyposażenia cerkwi ocalał ikonostas znajdujący się obecnie przed ołtarzem bocznym Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogu Rodzicy we Wrocławiu. Jednym z fundatorów cerkwi był Henryk Dietel. Ze względu na dynamiczny rozwój Sosnowca w końcu XIX stulecia zaszła potrzeba budowy cerkwi w centrum miasta. Myśl o budowie po raz pierwszy pojawiła się w 1887 roku. Zorganizowano składkę wśród sosnowieckich i łódzkich przemysłowców, ludzi tak zasłużonych dla rozwoju Sosnowca jak bracia Oskar i Franz Szenowie, Henry Dietel, Konrad Gamper i innych, przeważnie ewangelików bądź wyznania mojżeszowego. Zbudowana z cegieł i kamienia cerkiew składa się z pięciu części. W centrum znajduje się ośmiobok, który z jednej strony podtrzymuje wieżę, a z drugiej prezbiterium. Środkową część świątyni przykrywa kopuła, którą widać jednak tylko od wewnątrz, ponieważ całość uwieńczona jest cebulastym hełmem. Wejście do cerkwi stanowi fronton w kształcie oślego grzbietu oparty na dwóch wyraźnie oddzielonych od muru gruszkowatych kolumnach, tworząc wrażenie dwuwarstwowości. Wnętrze budowli w odróżnieniu od wyglądu zewnętrznego jest jasne, wykonane w stylu klasycystycznym. Dębowy ikonostas, którego twórcą był artysta moskiewski Lebiediew, a fundatorem bracia Szen, także posiada znaki wpływów zachodnich, szczególnie widoczne jest to w stylu ikon. Częstochowska ikona Matki Bożej, umieszczona w kiocie po lewej stronie ołtarza, jest darem kolejarzy z Częstochowy. Od 2017 roku w cerkwi znajduje się ikona patronek, napisana na Athos, w której umieszczono relikwie świętych wiary, nadziei, miłości i matki ich Zofii, sprowadzone w latach 80. XX wieku z Rzymu do sosnowieckiej świątyni. Chwalicie imię Gospodnie, chwalicie rabi Gospoda, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu, kościół eklektyczny zbudowany na planie krzyża łacińskiego typu bazylikowego. Od 25 marca 1992 roku katedra diecezji sosnowieckiej. Najważniejsza świątynia katolicka Sosnowca. Kościół zbudowany w latach 1893-1901 według projektu architekta Karola Kozłowskiego. W 1899 roku został poświęcony i ustanowiono w nim parafię. W 1906 roku zakończyła się budowa plebanii, która dziś jest domem biskupim. Świątynia jest trójnawową bazyliką rozdzieloną 12 kolumnami z transeptem o wystroju neoromańskim. O pięknie kościoła decyduje przede wszystkim jego polichromia pokrywająca ściany i sklepienie, składająca się z 14 scen o treści historyczno-religijnej oraz wizerunków 62 świętych
wykonana w latach 1904-1906. Jej autorami są Włodzimierz Tetmajer. Z malarstwem współgrają witraże przedstawiające świętych. Ołtarz główny z 1903 roku jest kopią ołtarza z krakowskiego kościoła Bożego Ciała z roku 1634. Jest to dzieło w stylu renesansowym, bogate i złocone. Ufundowali go robotnicy i majstrowie walcowni milowickiej, a wykonał rzeźbiarz z Olkusza Paweł Turbas. W ołtarzu głównym oprócz rzeźbionego znajduje się namalowany przez Tetmajera obraz wniebowzięcia Matki Boskiej. Poza ołtarzem głównym są cztery boczne ołtarze w kaplicy Matki Bożej Różańcowej, Jezusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Świętej Zyty. Autorem wiszącej nad głowami wiernych efektownej ambony jest Paweł Turbas. Zakrystię zdobi piękna polichromia, a w jej przedsionku znajduje się obraz Tetmajera przedstawiający postacie związane z budową świątyni. Na placu kościelnym znajduje się kapliczka upamiętniająca bitwę stoczoną w 1863 roku przez powstańców z wojskiem carskim. Zniszczona podczas I wojny światowej, została odtworzona w 1930 roku. Pierwotnie stała tam, gdzie doszło do bitwy, u zbiegu ulic Piłsudskiego i Teatralnej, ale podczas modernizacji układu komunikacyjnego miasta została przeniesiona na plac przy kościele. Na południowej ścianie świątyni umieszczone są tablice ku czci Jana Kilińskiego, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, lekarzy, sybiraków i harcerzy. W nocy z 28 na 29 października 2014 roku katedra spłonęła. Dzisiaj można powiedzieć, że odzyskany blask katedry jest blaskiem, który wyzwala pokłady wiary w sytuacjach z pozoru beznadziejnych. W nocy z 28 na 29 października 2014 roku katedra spłonęła. Dzisiaj można powiedzieć, że odzyskany blask katedry jest blaskiem, który wyzwala pokłady wiary w sytuacjach z pozoru beznadziejnych. Sobie masz i jedną własną twarz, i życie jak katedra wśród chmur zamglonej chusty. Rozkładasz palce w rękach i płyniesz po udrębach, w stygmatach własnych wspomnień, wymownych fresków ścian. Spojrzałbyś raz na przestrzeń i oczy swe wytrzeszcza wykładni odrodzenia, cegła po cegle, żerć na żerć, cegła po cegle, żerć na żerć. Szanowni Państwo, znajdujemy się na cmentarzu żydowskim w Sosnowcu przy ulicy Gospodarczej. Do wybuchu I wojny światowej mieszkali w Sosnowcu Rosjanie, Polacy, Żydzi i Niemcy. Wszyscy przybyli tu za pracą. Nie dziwi więc, że były 3 cerkwie, 2 synagogi i kilka kościołów. W dniu dzisiejszym nie pokażę Państwu żadnej synagogi z racji tego, że historia potraktowała je nazbyt brutalnie. Postanowiłem zatem, że symbolicznie pokażę Państwu jeden z cmentarzy żydowskich. Cmentarz mieszczący się w kompleksie cmentarnym 4 wyznań. Już sam fakt lokalizacji 4 cmentarzy wyznaniowych w swoim sąsiedztwie jest wyjątkowy i niespotykany. Powierzchnia cmentarza wynosi około 1 hektara i zachowało się tutaj około 300 nagrobków. Na cmentarzu znajdują się rozmaite formy,
nagrobne. Obok tradycyjnych macew mamy nagrobki w formie obelisków, ściętych drzew, czy wreszcie grobowce oraz jeden zachowany ochel. Szanowni Państwo, znajdujemy się przed budynkiem w dawnej willi z roku 1928. Dzisiaj budynek pełni funkcje użytkowe. Mieści się tutaj m.in. siedziba Towarzystwa Muzycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Nie sposób jednak przejść obojętnie obok złożoności historii, które wydarzały się tutaj i wokół budynku. Dlaczego? Otóż w tym miejscu od czasu wkroczenia wojsk niemieckich we wrześniu 1939 roku mieściła się centrala tajnej policji politycznej Gestapo i Kripo. Dzisiaj odbywają się tutaj koncerty muzyczne. Najsłynniejsze gwiazdy muzyki poważnej goszczą tutaj i motyw ten jest niezniszczalnym argumentem na istnienie wiary w przetrwanie najwyższych wartości poprzez muzykę i wirtuozerię jej wykonywania. W swojej wypowiedzi chciałbym zaznaczyć, że wykonywała tutaj utwory Chopina pani Lidia Grychtołówna. Zatem Chopin z ulicy Żytniej ma również swoją historię. Podczas II wojny światowej ulica Żytnia zatraciła sielskość swojego oblicza. To poprzez lokalizację policji politycznej Gestapo i Kripo w tym miejscu, to tutaj w budynku dawnego domu kultury Górnik, wcześniejszego w czasach II Rzeczpospolitej domu społecznego pracy, który to budynek dzisiaj jest w zasobach Uniwersytetu Śląskiego, mieściła się katownia sosnowieckich obywateli. Tutaj były pokoje śledcze, sekretariaty i całe zaplecze machiny terroru. Tutaj przeprowadzono krwawe przesłuchania. Piwnice pod dawną salą gimnastyczną kryją w sobie ludzkie tragedie i złamane życiorysy. W Sosnowcu. Kafe Pogoń wpisana w serce najciekawszej dzielnicy miasta. To miejsce szczególne z różnych historycznych względów. Kiedyś była tutaj cukiernia z najlepszymi pączkami, wcześniej sklep kolonialny i to wtedy najprawdopodobniej pani profesor Lidia Grychtołówna jako mała Lidia przechodziła obok na tajne komplety do państwa polańskich, aby ćwiczyć etiudy, preludia, walce Chopina. Dzisiaj można delektować się w tym miejscu znakomitymi smakami ciast i zmysłowymi aromatami kawy, ale musimy zdać sobie sprawę również z historycznych uwarunkowań tego szczególnego miejsca. Z okien ówczesnego kolonialnego sklepu
Było widać, jak w soczewce całą złożoność ulicy Żytniej, złożoność zagrożeń i pięknego życia jej mieszkańców. Zapraszam zatem do stylowej ze wszechmiar kawiarni Kafe Pogoń, aby otrzeć się o historię i w uzupełnieniu smaków zapamiętać to, co najpiękniejsze w naszej świadomości. Zapraszam do kawiarni o pięknym anturażu i o wnętrzu wprowadzającym nas w epokę, która z pozoru tylko minęła. Z pełną świadomością Państwa do tego zachęcam. Okazały reprezentacyjny pałac z 1885 roku należał niegdyś do fabrykanckiej rodziny Szenów. Wzniesiony przez Ernesta Szena, otoczony parkiem, wybudowany wzdłuż północnego krańca przędzalni czesankowej. Usytuowany jest na styku dzielnicy Pogoń i Środula na lewym brzegu rzeki Czarna Przemsza. Pałac w stylu neobarokowym, usytuowany na planie czworoboku z basztami w czterech narożach. Posiada cztery kondygnacje, nakrywa go dach mansardowy, a baszty mają cebulaste hełmy. Na fasadach wyróżniają się tarasy podtrzymywane przez barokowe kolumny z piaskowca. Partię przyziemia zaznaczono kamienną okładziną. Elewacje bogato zdobiono sztukaterią, wśród której przeważają liście i owoce dębu z monogramem litery S. Widoczne są także płyciny dekorowane bogatymi girlandami. Na fasadzie spotykamy motyw ludzkiej twarzy, kartusze i hełmy. Pierwotnie fasada pałacu znajdowała się od strony kolei. W latach 40. XX wieku przeniesiono ją na stronę południową, od strony fabryki, na miejsce wyburzonej okazałej oranżerii. Obiekt był bardzo dobrze wyposażony i wyróżniał się gustownym wystrojem. Parter był zajęty przez pomieszczenia przeznaczone na spotkania towarzyskie oraz pokoje mieszkalne. Na pierwszym piętrze z jednej strony znajdowały się sypialnie i ubikacje, obok zaś prywatne pokoje właściciela pałacu. Po drugiej stronie parteru znajdowały się bogato wykończone pokoje dla gości. Drugie piętro zajmowały pokoje służby, częściowo pokoje gościnne oraz inne pomieszczenia gospodarcze. Obecnie w pałacu od marca 1985 roku funkcjonuje muzeum z pełną nazwą Pałac Szena Muzeum. W zbiorach tego muzeum znajdują się m.in. kolekcje z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku oraz fotografii, a także bogaty zbiór szkła. Jest to jedyna tego typu kolekcja w Polsce, która ukazuje dokonania polskiego szklarstwa na przestrzeni XX i początku XXI wieku, będąc świadectwem umiejętności w zakresie wzornictwa oraz technologii polskiego szkła. Placówka prowadzi i organizuje również badania archeologiczne, głównie na terenie Sosnowca, oraz gromadzi w dziale historii i kultury miasta pamiątki związane z dziejami stolicy naszego regionu. Zamek Sielecki, położony na lewym brzegu Czarnej Przemszy, to najstarszy obiekt w Sosnowcu. Swoją historią sięga późnego średniowiecza.
Historia budowy zamku nie jest do końca znana. Jeszcze niedawno uważano, że powstał w 1620 roku, ale dzięki badaniom archeologicznym i kwarendom w archiwach okazało się, że jego początki sięgają być może XV wieku. W 1620 roku Sebastian Minor Herbu Półkozic ukończył budowę nowego zamku na planie czworoboku z dziedzińcem pośrodku. Upamiętniono to tablicą zachowaną do dzisiaj w kaplicy. W czasach panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zamek należał do pułkownika Michała Żulińskiego, a następnie do szambelana dworu królewskiego Jordana Stojewskiego. W 1824 roku zamek spłonął, co spowodowało, że zlecono jego przebudowę w oparciu o przygotowane przez Józefa Heinza plany, na podstawie których wyburzono skrzydło wschodnie oraz zasypano fosy. W 1856 roku obiekt kupił przedsiębiorca hutniczy Andreas von Renard i w rękach tej rodziny pozostawał do II wojny światowej. W przeszłości był nie tylko siedzibą szlachetnie urodzonych, ale i gwarectwa hrabi Renard. Muzeum Górnictwa oraz Muzeum Szkła Współczesnego. W 1994 roku zniszczony zamek przejął miasto Sosnowiec. Obecnie w zamku ma siedzibę Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki. Ta samorządowa instytucja współtworzy kulturalne życie miasta, organizując wystawy, koncerty i różnorodne spotkania kulturoznawcze. Sosnowiec w sercu zawsze masz, każdy dzisiaj tak powie.